Cześć, siemano, witajcie z tej strony Mister Adam 15. Witam serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest ze mną Boluś. Cześć. Trochę jest zajęty. Jest Brączysz. Cześć. I Tanasek. Dobry. I tutaj MSC na szczycie się kłania, a Bolek jest troszeczkę niżej, bo musiał oblać mi. Ale powiem szczerze, że tak troszeczkę rdzą już widzę, zachodzi ten talerz, coś. Nie wiem, co ty tu wylałeś, ale mniejsza z tym. Brysierek tutaj z talerzówką czeka. Na ostatnich odcinkach, powiem szczerze, nie było mnie na tych Alpinach, więc trochę się stęskniłem za tą serią. Więc zobaczymy, co tutaj ciekawego mamy. Lecimy se talerzóweczką, by ogarnąć ale tutaj... Ale dzisiaj się wkrada na mapę, nie? Też. Aż tak? Nie! Nie, nie, dobrze. Czasami tam. Bo tak wiesz... Nie, bo jakbym czasami się nie odezwał, to sorry, bo po prostu tak się urywa czasami, że cię nie słyszę, nie? Aha, no to super. Nie, no ogólnie ja patrzę na ping... Ping mam 4, więc no, lepiej być nie może, co nie? Nie rozumiem, ale może śnieżyca jakaś niemiłosierna wali albo coś... Idzie ta bestia. Boże, Boże! Jadę tak daleko, to musiał we mnie wjechać, no. A tutaj już... Jedzie tam 5 na godzinę tym... No bo nie mogę pod górkę, to nie moja wina, że mogę jechać. Z podniesionym nie mógł jechać pod górę. No, i to jaki słaby ten... tą maszynę mamy? Ach, dobra, jedziemy, musimy to wyrównać, żeby pole było wreszcie gotowe, bo tam na górze Bolek sobie ogarnia i nie ma góry. Gruberuje. Tam gdzieś. Poniżej zero do Farbara. Kurde, ale słabo ogólnie jestem w szoku, bo naprawdę słabo ten obornik po ściernisku widzę, nie? Ja powiem ci szczerze, że ja widzę na razie ściernisko do najbardziej. To ściernisko nie jest gęste na tej mapie, więc aż dziwne. Praktycznie w ogóle nie widzę tego obornika. Ale Boże, czemu ty tu jedziesz? Bo lubię. Jeszcze skrajniaka nie zrobiłem. Dobrze, nie ma problemu. Dokąd to panowie na to, żebyśmy jakiś siewniczek może kupili nowy tu ze 4-metrowy taki na tą no, szelinkę, co? No, jak teraz będziemy mieli tyle pola, to tak jak będzie trzeba, nie? Weźcie mi powiedzcie, ja mam jeździć na ile obornika? Dać tyle na odbiera, ile na odbieraka, bo to 12 metrów to mi praktycznie w ogóle nie ubywa. No to tak, bo mamy ten. Dobrze, no. To tam 16, będzie na 16. No, daj tam co na spokojnie. Na odbieraka dobrze było. Ale... No ile, ale ja nie pamiętam ile mamy na odbieraka ustawione, chyba 16. 16. Ale tu kurde ten... no, Merc dostaje, nie? O nie, akurat Mercedesik zobaczyłem, bardzo fajny zestawik. I no, na w tych takich górkach, dołkach to dostaje po dupce, co nie? Więc coś za to chciałem sobie nie powiedzieć, ale akurat tam pewnie w poprzednim odcinku ktoś mocno go dusił. Coś czuję. Więc mówię, no nie, no drugi raz to samo nie będę robił. Chociaż tu przeważnie na tej serii to można tak powiedzieć, że robimy w kółko jedno i to samo. Więc tutaj nic nowego. No nie, ale po... Ostatnio coraz więcej ciekawszych akcji. No wiadomo, no dochodzą nam rzeczy typu tam gdzieś obornik i tak dalej, i tak dalej. Ale no po komentarzach u Bolusia, no jak sam powiedział, jesteśmy w szoku, że nadal bardzo mocno chcecie tą serię, więc no nic, no. A ja nawet nie czytałem, co w sumie tam... Ja czytałem, bo bardzo mi zależało na tym i byłem ciekawy, co będzie i naprawdę, no porobiła wyświetlenia i kurczę... Tutaj komentarzy, byłem mega zaskoczony, jak dużo ludzi tą serię chce, żeby została, więc... No. Nie wiem, może dlatego, że mapa. Może ich mapa też przekonać, może też maszyny inne. No nie wiem, ciężko to powiedzieć. Zobaczymy. Nie mówimy nie, no bo jednak dla naszych widzów możemy robić jak najwięcej. Ale co będzie dalej, to dowiecie się na pewno z czasem. Po krótkiej przerwie. Nie. Na razie, cześć. No to raczej nie będzie krótko. Powiem szczerze, że z jednej strony dzisiaj się tak cieszyłem, że mogłem do ciebie wbijać i tak dalej, co nie? Żeśmy się połączali, ale potem ale tak nie pomyślałem o tym, że właśnie przez to mogę myśleć lagi, co nie? Więc tak, co ja się mogę tego co powiedzieć elegancko, wszystko jest pięknie. Ile macie pingu? Ja 25. Nie, 30, 20, no. 30. 20, to 30, akurat no. Jest dobrze, ale czy ogólnie, tak ogólnie czemu nie? Może być tak, że nieciekawa pogoda jest, coś w tym stylu, tak, śnieżyca, grad może być, tak. I na kabel. Nie, to ze 200 gorki usiadłem na tym i latach. Nie wiem, cały dzień musiał mi siedzieć, a ja tam nie patrzyłem.
Na dwie. Tam trzymaj się, nie ma problemu. Jezu, jak wpadł tym tutaj. Masz już skończone tam? Gdzie? Ja, ale tylko ja, jeden przejazd to zrobię, zobaczę. O Boże, się wysadzi. Mówię, o co mu chodzi? Ale idzie. To skrajniaka nie rób to, bo ja nie zrobiłem jeszcze. No. Ej, ładnie! Ej, to ja nie wiem, co macie za tekstury, bo u mnie tak kozacko widać obornik, że jestem w szoku. Znaczy, ja osobiście widzę, że tam się gdzieś kończy. No, ogólnie obornika nie widzę na tym, ale... No to sino, to ja powiem wam, że gdzieś w oddali się kończy. Ja widziałem, mordo, jak ty masz teksturę na od zero, jak ten, coś rozciągnięte tam było. Ach, pół mu martwe płody. No. Ja pierdykam. No to widziałem, to podziękuję. A ty tak, co, tam, tak, co, tak zjechałeś i na razie trzymajcie się, cześć, tak? No, on tylko ten clean będziesz robił, tak tutaj, teraz? Który? Tam na górze został ci. Gdzie na górze? No tu łąka, nie widzisz? O, kurwa, nie widziałem. To zrobiłeś tamtą stronę, a to nie? A ty pieroń. A nie, czemu? Po bronek, dobra, bo po długości miałem jeździć, dobra, faktycznie. Tak, bo ja ogólnie chciałem sobie zacząć tym zestawem odcinek, tym dużym, co ty jeździsz, i właśnie tam robić po długości tutaj. No ale jak ty powiedziesz, że tu trzeba obornik najpierw, to już mówię, dobra, nie ma się tu tutaj pierdzielić, najpierw... A, 5 na godzinę. Robimy jedno i drugie, żeby to... Dobrze. Też coraz szybciej szło. A ty potem co masz w planach? Później koszenie trawy. Ha, czyli zabieram, Tanasowi... I skusił łąkę trochę. O, to fajnie, to tam trzymaj się serdecznie. Nie ma problemu, bardzo mnie to cieszy, że ty jesteś. A kolejny odcinek jest do Tanasa. Tanasa. No. Więc Tanas no będzie pewnie... Panie byśmy przewinęli, ale ja raczej nie damy rady. Ale po co przewijać? No, tak, żeby... Dobrze, nie wiem. Coś nie wiem. Żeby krowa nam się ocieliła. Na razie nie mamy tylko potrzeby przewijać. Na razie musimy jeszcze, kurde, wywieźć ten nasz nieudany obornik na to pole tu niżej. Na razie to bolek musi pod górę podjechać. Ja to dzisiaj będę robił. To już było na odcinku jakoś. Co? Ja to dzisiaj będę robił. Dobra. No, wprawdzie ty teraz musisz rzucić pół rozrzutnika, nawet nie. I już masz pole skończone to. No, nie powiem, ale... Okay. Obornika dość... Ogólnie, Adaś, jak cię nie było, gadaliśmy na ten temat, że to pole, co teraz właśnie się nie zapisało, co teraz Bronek będzie jechał tam obornikiem, co ty chciałeś talerzować? No. No, o tam łąkę, żeby teraz zrobić. Nie głupie. Tak fajnie. Tam będzie łąka, tu będzie jedno duże pole, gdzie teraz wyrobicie i jeszcze z tamtej dużej łąki gdzieś wyrwiemy kawałek, żeby tam też jeszcze jedno pole było. Nie, no ogólnie tak. Łąka nie głupi pomysł, bo tam akurat fajnie łączy się z gospodarką, to nawet ładnie by to wyglądało. Ja jestem za oczywiście, nie mam problemu. Także teraz po skoszeniu tej łąki dużej trzeba będzie już tam pomyśleć i zrobić pole. Tak, no, sobie gdzieś. Ja tutaj gdzieś, ale dosyć ładnie to poszło, żeśmy tutaj ładnie machnęli, ja praktycznie kończę zaraz. No mi zostanie ten dłuższy kawałek, ale potem to już będą takie wyrównywania, więc... No, także tutaj nic, tylko siemnik trzeba, jakiś taki... No, 4 metry by było spoko, nie? No, tak jak tutaj Bronek mówił. Jest coś w ogóle 4-metrowego? Stare jest. Słyszałeś? No, oryginalną nie wiem, czy jest sens oryginalną brać. Kurde! Tu jest zarąbisty zestaw przecież, ten 4-metrowy, ta szyna i ten z przodu. Kernelanda? No, spójrz ile koni potrzeba. Okay. Do tej szyny? No spójrzcie sobie. Szyna żelazna? Szyna stuwa. No, 100. To koni, no stop. Gdzie to jest? No to tak. No właśnie, ogólnie siewniki nie mają mega dużego zapotrzebowania. Bo to z przodu to nie ma zapotrzebowania. Ale w czym ty to masz? No w siewnikach, a w czym? Gdzie ja tu nie mam takiego? Siewniki w kultywatorach. To poczekaj, to może nie Fernelanda to jest Kuna, sorry. Ten 4-metrowy. No to co mieliśmy na od zera na początku, to bez sensu. Na od zera to było, jo? Ten silnik Pottingera jest zarąbisty. Ja pierdziela. No bo my to nie mamy Fernelanda dodatku. No to ja wiem. Co mamy? Jest w dodatku Fernelanda, też zajebista szyna wysiewna 5-metrowa. Tylko, że tam potrzeba prawie 250 koni. A, no to nie. To nie, to nie mam. Tutaj o tej. No to bez sensu, to samo co na od zera, to tak nie wiem, jakoś to... Ble? Mówisz? Ja nie chodzi o to, no tą kunoską typowo przed tył. Ja tego nie pamiętam, że no ale może i było na od zera, no. Na pierwszy raz coś tam było, no. Kupiliśmy. Akurat to jest bardzo znana wersja, więc nie zdziwiłbym się. Chociaż 4-metrowych nie ma, bo akurat te z Adamem na Survival szukaliśmy i wzięliśmy Wadelstatu 4-metrowego. No właśnie. Jest tu akurat ciężki. No ale nie, co to jest Amazonka, ale mi to Amazonka za cholernie nie pasuje. No. Czemu? Nie, jakoś nie siedzi mi ten zestaw, bo ten jakoś fajnie, bo tak wiem, jak fan wygląda z tym, z przodu z agregatem, a z tyłu no tak, z siemnikiem. Zielony ciągnik z czerwonym tym pasuje, a zielony ciągnik z innym zielonym to tak średnio, nie? No, więc ja akurat, no nie wiem, no może coś znajdziemy ciekawego. Zastanawiam, dokąd tutaj Bronek to... Mówiłem, skraniaków nie rób. Poczekaj, na razie to patrzę, dokąd ty to zrobiłeś.
A wezwij go. Ja na razie skrania. Super, że robisz z tamtej strony, ja bardziej bym chciał wiedzieć w tą stronę. No dobra, dobra, zrobiłeś. No co się plujesz, coś już jadę, no. Kurwa, tu jest, dobra, to jadę prosto. Poczekaj, bo ja nie widzę nic. Sam se zobaczyłem. Bracia chrześcijanie, nie kłóćcie się. Sam se zobaczyłem. No to niech teraz to zostanie odzobaczone. No, musisz jechać po mojej stronie. Kurde, tylko najgorsze jak to będzie, że w połowie się kończy twój przejazd, znając życie. Ani, ale blisko wyszło, nie? Nie ukrywam, ale będą piękne żniwa tutaj. Tu on ma taki kawałek, więc... Jo, ciśnij sobie tu na spokojnie, nie przejmuj się. Jest dobrze, tak? Andrzejku. Ja ale teraz tu, zagrzę skranie zrobić. Teraz to ja robię tutaj swój kawałek, a potem sobie będę robił dalej. Witam cię, człowieku. Co tam ciekawego? Tylko golonka z tej strony. Jak się czujesz? Nie, może, trochę... może, wiesz, daj mi się przejechać tym byczkiem. A mąż, no, powiem ci szczerze, że nie... Brysierem to już się najeździłem, a ty... Ta noga tak... i gaz full, nie powiem co. Mówisz? Aż tak? Cały czas na stopę. No to zaraz sprawdzimy. Bez zatrzymywania się. Nie. Jak coś. Rozkończę łąkę jak coś. Może ktoś by podjechał zbierać troszeczkę. No to ty tam zbieraj, a ja sobie potem dokończę, ty. A nie, czasu, albo zwinąć jeszcze czas. Przecież można. Cię tam zaraz nie zwiną. Ja nie będę zwinął, bo ja... Ale by się fajnie tu. Cały odcinek obornika mam dzisiaj. Jo, ty tam... Ale ja to zbójna dawka tutaj widzę. Gówniana robota. Tak, gównia, zaraz. Nie jest tak źle. Może wolno się zbiera, ale idzie z tematem. No z górki to idzie fajnie. No to będę jeździł tylko z górki. Nie jest tak, bo tam się nie jest zrobione. Gdzie ty jedziesz? To. O, gdzie jedziesz? Mówiłeś Adam, że bez swój kawałek teraz robił. No to powiedz mi, że tu jeszcze nie zrobiłeś? A wy nie widzicie tu jest, tego obornika zrobię? No przecież ty już miałeś metr dalej przejechane. O, tu ile jest, ty jeździsz? Jobany jeździ w kółko. Jobany, bro. Jeździ nam tutaj, tam, tu, tam. Jobany. Masz szczęście, nie? No. Nie przesadzaj, no przecież jeszcze tam dałem sobie ci trochę wincy. No, już nie będę się tak łamał tym zestawem. Jadę za Bolkiem zobaczyć. Ale pole wielkie, co? Jak bardzo biały. Ładne, bardzo mi się podoba. O! Dostał teraz po dupce. Dawaj. Gryź. Stanas objawienia dostał. Rozmazł się je, paniutki. Było tak ładnie. Pa, jak poszedł. No, Bursier to jednak potężna firma. Gdzieś w nocy przyjdzie zaraza ze wschodu, będzie śniegu do 30 metrów. Adam, gdzie była ta zaraza ze wschodu? Na polskich polach, nie? Jak mieliśmy serię kiedyś, pamiętasz? Jo. To było wszystko zginęło wtedy i uschło. Ale ej, Adam, ta seria, ta zaraza ze wschodu była u nas nawet na New Hollandach kiedyś. No, ogólnie ten tekst z ale zarazem ale czemu to usychało wtedy? Bo nie wyłączyliście tego. Nie wyłączyliśmy tego. Nie dało się wtedy wyłączyć chyba jeszcze. Nie, no dało się. Wszędzie tego zapominaliśmy i zawsze tak było, że gdzieś kątem oka zaczęliśmy patrzeć na mapie, że to idzie ta fala, te uschnięcia. I my potem to wyłączali i wiesz, na niektórych polach było uschnięte, a na niektórych nie. Wiesz co, Adaś, powinieneś robić tym ciągnikiem, co teraz? No. Powinieneś, tak jak teraz jedziesz, nie? To jedź tą stroną, a później odbijasz tu, gdzie ja jadę. Ale tam nie mogę, obronek jeszcze nie skończył. No, ale już tak skończyłem. To, żebyś on w miarę jechał z jakąś prędkością, nie? Bo tu nie ma dużej górki. Tak wiem, no ale no, wtedy to już pojechałem, żeby znowu się nie łamać raz przy razie, to wziąłem właśnie za tobą, co nie? No. Teraz już możemy sobie cisnąć na spokojnie. Tam więc... Możemy sobie cisnąć, nie? Jak WWE i WK. Mogę się zżygać, czy co? Ja. Znaczy nie, ogólnie chcieliśmy sobie pocisnąć, ale chcesz się zżygać, nie ma problemu. Dobra, pamiętaj, że czwartek nie jest tłusty, tylko ty ula na kół. No dobra, to ja do Adama było? Tak, nie. Tak, a co? Nie, akurat to tam rozmawiam z tobą, słyszałem. A co? Zazdrościsz? No. No dobra. Ja może trochę na wadze. Papa. A trzecie na. To oficjalne? Oficjalne ważenie? No MST na szczycie? Oficjalne ważenie. Ja. Zróbmy MST ważenie, oficjalne ważenie MST. No. Ej, nie, ale ogólnie ostatnio zrobiliśmy oficjalne ważenie. Było przecież. No było, tylko nie było bronka, no ogólnie. Szkoda. No. I kto przegrał? Tanas. Ja. Ale przegrywa ten, który ma najwięcej, czy to co ma najmniej? Najmniej. No bo waga kogucia wtedy, czy tam przepiórcza, nie wiem jak to nazwać. Tanas przegrał. Porywający wiatr. Tak czy siak Tanas by raczej przegrał. No ogólnie zaskakująco wygrał Kuba, co nie? Z tym byłem w szoku. No, ja byłem w szoku, że on najwięcej ma. Nie dałbym nigdy w życiu. Za dużo kukurydzy. No. Mi się zdaje, że on jak nic kolby w kukurydzy miał w kieszeni, a nie zauważyliśmy tego.
chodzi. Więc tutaj a może się ważyli na kukurydzę czy co? Nie, na kukurydzę. Ja na kolbę wchodziłem. Myślałem, że na poletkach, nie? Nie. Tam nam nie dali, bo powiedzieli, tam, że waga. To było zamarznięte. Tam by waga nas nie wzięła. Wzięło, tylko wszystko się kopało. No. Tam już nawet ciągniki nie chciały się ważyć, powiedziałem, że nie. Wyciągały przyczepy. No. Traktory, wszystko. Jest. Była moc, naprawdę. No. Szkoda, że się nie było mordeczką. No. Żałuję. Szkoda. Że... Minęło cię pierwsze oficjalne ważenie. Bo tak myślę, że musiał sam w pokoju spać dwusłowem. Ja raz na tym mózgu, raz na tym. Raz pił z kołdrą sąsiada, raz ze swoją. To na drugie poszedłem. Nie tak. Jednym pokoju? Nie, bo nie mieliśmy takiego pokoju. No ale co to za jeszcze Adam jak włączył na nas telewizor. No była taka możliwość, no ale jak byliśmy tyle pokoi, to po co się było męczyć. Tak. I potem... Wszyscy biedni, ale spokojnie, on do nas bardzo szybko przychodził. No. Przez ścianę mieliśmy pokój, to tak. Gadaliśmy sobie. Pukaliśmy sobie. Pukaliśmy ścianę, jak za głośno byliście. Nie, nikogo nie było, byliśmy my tylko. Wiesz, pandemia i te sprawy to. Nie wolno, tylko służbowy wyjazd. Tak. To był bardzo służbowy wyjazd. Polecamy takie służbowe wyjazdy serdecznie. Wódka czyli... służbowa. To też było. Kawały to były. What tego były. O, kawały służbowe to są najlepsze. A ile ich było? I spawacz najlepszy na świecie. Tomeczka serdecznie możemy pozdrowić. Na każdym odcinku. Jeżeli nas ogląda. Na szczęście go w tym co to nie pod skórę nie wciągło. No nie. Tutaj nie. Tutaj było na spokojnie. Dobra, ja tu zaraz mam konie zadać. Nie problem. Jadę w tamtą stronę i jest kwicior. No i mam naprawdę 30 hektarowe pole. No, dawaj, Edek, pod górę. A co zrobiliście w końcu z tą górą tutaj? Góra śmierci. Mierdzi? Nie, no z tym ukosem koło domu tu. No ja tak zostawiłem. Czemu? No tak, mi się wydaje, gdzie kombajnem w miarę będzie dojechać, a reszta trawa. Tam trzeba trochę trawy dosiać, bo ktoś wyorywał, ty chyba wyorywałeś. O, co to za bestia tam. A czemu ten skrajniak tu nie jest do końca zrobiony? Ale się kopie. Skrajniak? Chodzi. Taki? Tutaj tyle zostawiam. Bo to jest ścięte, a to nie jest wyorane. A to trzeba wyorać czy nie? No to można by było jakoś fajnie tu wyorać pod pole. Aha, dobra. A tu co tak wyorane? Bo ty wyorywałeś to skrajniak. Ja? Bo ty ostatnio wziąłeś się za pługi i powiedziałeś, że tam są jeszcze jakieś te kawałki do wyorania, bo to nie jest wyorane i nie da się tego nawozić i mniej sypie. I wyjechałeś tu za tym kamieniem wielkim. Orałeś i pojechałeś w tamtą stronę. Nie wiem, nie pamiętam. Dobrze mi nie było. Mnie nie było wtedy też. Tam nagrałem. No chyba z Bolkiem też nie było. Bolek nagrał odcinek, o którym nie pamiętam, więc na spokojnie. Było Bolek na szczycie. Każdy o co chodzi. Zamiast na szczycie. Mafia Solec na szczycie. Od Bizona do Leksa na szczycie. Wtedy by było nie MST, tylko MS. MS. SMS. MMS. MMS na szczycie. TMR na szczycie. SMHMR, HNMH. TMR na szczycie. Mistera tam na szczycie. MRA 15. Ile tego diabelstwa tu wchodzi na ten rozrzutnik? 5500. A czemu zostawiłeś mnie? Myślałem, że mi jeszcze pomożesz ten kawałek. Dobra, jedziemy. Ja pierdolę. Ja tu będę więcej zawracał niż to potrzebne. Ja! No trzeba dobra, to jedziemy. Wszystko się zwraca w łąkę, nie? No, właśnie o to chodzi, że chciałbym jeszcze trochę pokosić. O, tak mam zrobione tu, że... Co tam mówisz? Ja nic, że... tak sobie do siebie mówię. Tak i nisko latałem, będzie padać. Nic do siebie mówię. A co? Nie zapowiadają deszczu chyba teraz. Zapowiadali ogólnie wcześniej. Trzy tygodnie będzie. Że... Ale ogólnie chyba Szmakalok powiedział, że już będzie lepiej. Że nie nadal pogodzi w nim. Bo się obraził. Tak, jedziemy, to ja, o, tak powinien się cały ten Mercedes strzewać. To dobrze, bo u mnie tak jebie, że szok, nie idzie wytrzymać się. No. Ty mówisz brzydko. Myślałem, że ten, co wykręci. Ale śmierdzi w tym buferze. O, lepiej. Nie, nie zaakcentowało to tak. No, jednak... Ebe, co u ciebie, o wiele lepiej to brzmi. O, przepraszam, tak. Zdaj mordo, że ja zanim podjadę tu pod górę, to ty zdążysz tam się wrotę zrobić, co? My teraz kolejny odcinku dla nas będziemy mogli tutaj to też zgruberować, to pole. Dobra, ja już tam nie będę się męczył pod górę. Zostawiam ci, Boluś. Dobry. I lecę trochę pokosić jeszcze. Dobra, no. O! O Boże! Ja?
Nie wiem, co się stało, ale się boję. Jak na jakiejś sali gimnastycznej, myślałem, że nie muszę wylecieć. Chodźcie, zobaczycie. Chodźcie, ostatnio pokażę. Jak się uśpią, chłopcie. Ale to do bronka, do ciebie? Gdzie ty jesteś? Patrz, no. Stałem tu, nie? Oluju! A traktor się znalazł tu, nie? Pusił mi jak traktor, patrz, lub płocie, nie? Jak to wyciągnąć? O, ja, normalnie. Albo i nie normalnie. Jak ja tu wjechałem? Mamy 300 chłopa? Nie, pojechali na wakacje. Co ja ich zaraz? Na wyjazd tak, sporo mają. Ja bym poprosił, no, bo sam sobie wezmę. Ten jak go nakosił ładnie. A to było grube, nie? Tak jak dostałem. Ale jak poszedł. Ból coś pod nosem, ale się wydarł to z prawego głupem. No. Ale ten jeden moment, jak końcówka już tego śmiechu była, to mówię jak na sali jak gimnastycznej poszło takie... Czekaj, tam żeś obgołocił wszystko. No to jedziemy tutaj. Jo, teraz na salę ci poszedł do sąsiadów w żywopłot. Na stanie, nie wiem jak to się... O, bo sąsiadka pewnie cytana tak to żywopłot trochę przyciąć. Hej kolego, a może... To za mną, wiesz, leki. A może lekkie przycinanie żywopłotu? A pan ma taki sprzęt, to chwila, jadę, moment. Już jadę zgrabiać jak coś tam. Nie, a tytanasowi jadę zgrabiać. Dobra. Ja już chwila, moment jadę zbierać. A tytanas może brać tego. Merce, no merca weź, no. Merce, merce, je, merce i kuku. Tak? Słucham? Pozbieraj trochę. Do godziny. Dawno nie jeździłem tym naszym byczkiem cudownym elektrycznym. Burchenem bardzo dobrze pojeździłem dzisiaj, jestem zadowolony, ale... A naszym elektrykiem to ej, jest dobra, umowę, ale bolek, coś przerywa już. Na pole, nie? Słucham? Jak będzie umąkę przerabiać na pole, nie? To fajnie by było, jakby tam obornika walnął. No to tak, bo pod orkę, jo. Bo obornika mamy ogólnie dużo, więc... No, dobrze. Damy. Nie ma problemu, Andrzejku. Mogłeś tutaj nie środki dokończyć, ale dobra, jak chcesz, to tam możesz kocić sobie. A, to zrobię tu jeden przejazd i wtedy podjadę. Nie widziałem. Ty kosisz czy co? Ja tak. Tak, on kosi, przewraca, zgrabia i zbiera. A co? Tam jest, dobra. A co? Nie może? A nie, nic. Cyk, po krzemie 456, jak ktoś radio ustawił. Ktoś. Uj, co? Co się stało? Nie, mu przedstawił chyba. O. Złączę i zbierać nie... trawę. To pewnie no, trawę, no, błędy co? Związane, wiesz, no. Spinami pewnie, nie tak. A tam leci. Masy zabrakło. Ten. A to do obciążnik z przodu, czy to na łyżce? Gdy chyba. Nie doliwaj, bo nie zjedzie. Żeby koła się myły przed dotknięciem tego. Zarzucę, żeby się bardziej kopał. To jest dotknięcie. Żeby fed po ściernisku nie czym Jezusek małymi stópkami po moim gardełku jak piwko pije. Proszę, gdzieś to już widziałem. To nie, niemożliwe. Drugi raz dzisiaj szedł tak zjedzie. Gdzieś to już widziałem. Gołymi stópkami tak. A wy nie widzieli, co tego? To jest najlepszy tekst. Pozdrawiam tego. Czy ty masz jakiś fetysz? On na gołe stópki starego po prostu. Pozdrawiamy starego serdecznie. I jego gołe stópki. Się zakopał, nie daje rady, zdech i nie zmiera. Liczę, że nas, oglądasz, piąteczka dla ciebie. Jak Krzysia bym słyszał na vlogach. Krzysia, jak ty zawsze ten piąteczka dla ciebie. Krzysiu zawsze tak. To jest pamiętaj, dobry. Tu niby piąteczka, ale jak przyjadę, to będzie flaszeczka. Coś trzymaj się. Więc pamiętaj. Jezus, jaki cudem. Jezuska nie wzywajcie do tego. O Jezu. O, przepraszam, tutaj zjechało mi się troszeczkę. Czajcie to, że mam obornik w łyżce i mi rozrzuca obornik. Rozrzutnik? O, ale jo, tak, tak. Bo to tak jest. Tak, bo to tak jest, bo to jakby zaliczało, że masz w tym. To trzeba zrobić jakiś pięciotonowy na przód. Ja pier... No teraz to mnie rozwaliło. A zawsze tak jest, wszędzie tak było. Ja pierwsze coś... Nie wiedziałem. Często było tak na tym, na polskich tych, nie, często było tak, że się to bugowało, że jak miałeś na łyżce, to mogłeś jeździć i jeździć w kółko, co nie? No tak. Jakby nie zaliczało ci tego, co nie? Ale 30 sypię teraz samym razem. No. Na polskich polach, na polskich małodach. Polskich niedźwiedziach. Na polskich krowach ocielonych tam. Ale mnie pierdolnęło prądem, aż podskoczyłem. Co? Nie wiem, dosunąłem się tego. Krzyjnika i mnie pierdolne obrony. To radio pewnie, nie? To twoje z samochodu. Zdrygnąłem, ty. Ale tak się rozsiądę jak w ciągniku, mówię. Ja z tym razem nie będę musiał włosów iść robić. Jo. Tylko powiem sobie, że teraz teraz tak chuj o klapce, co nie? Bez łapci, nie? Jak coś. Ale mnie zasmyrało, kurwa, w robocie mnie tak nigdy nie zasmyrało. Ale nawet wesoło od razu mi się wydaje, że to nie był prąd.
Nie wiem, co to było, aż się boję. Co to jest, kierowniku? Co to jest, że to tak smyra po paluszku? Humor dobry później. Jakieś grzybkie halucynki tu pewnie. Wróci sobie, uciekaj lepiej. O, jest moc ogólnie, kurczę, powiem szczerze, że... O, ładnie, ładnie się. Potego! Który to tak grzybek? Czarny. No który? To tamten. To Bronek chyba. A, robota idzie. To ten od tego. Się wydaje, że to z łyski od Bronka coś powiedziało. Fentu strzelkę wykuje dzisiaj. Marto, dostosuj. Nie przejmujcie się. Ja też brucherzę na oborniku bez nie, miałem elektryk tym bardziej. Dawaj tu elektryka pod gruber. Nie. Za dobrze mi się nim jeździ. Już mnie po... A, to ja z elektryka mnie tak posmyrało tym prądem. A no widzi. Kurwa, już zwarcia. Już zwarcie robi. Już gdzieś gołymi stópkami ustawiono na stanowisku. To Jezusek gołą stópkę cię posmyrał. Mi się zdaje, że to stary mnie gołą stópką. Aż mi uko zatkało, mi aż uko zatkało. Stary tam gołą stópką. Boże, to tylko 10 na godzinę może z tym gruberem jechać? A co? A co, za wolno? No. A widzi. My musieli, ty też możesz. Ale jak ci wam powiem tak 20-30 godzin więcej i beka, i tak elegancko, nie? Beka, czekaj, wiedziałem, że Bolek to powie, to powiedziałem to szybciej od niego. Tak, no tak. Grałem. Co to tekstowo pewnie jest twój tekst. Aha? Tekstowo.pl pewnie twój tekst. Nie, na koli mężczyźni ubraniach.com. Ja? Nie wiedziałem, że ty tak... Ja? Jakie, i to jeszcze takie skromne jak? Pytanie. Jak? Jeszcze raz. Jeszcze raz, panowie. Spokojnie, tam zdjęcia po 16 euro, co nie? Goli mężczyźni w ubraniach spacja.pl. Spacja. Bez spacji. Bez spa. A Bronek sprawdził, ale to bez spacji. Tak to subskrypcja nie zadziała. O, ludzie. Nieźle, nieźle. Brum, brum, brum. A tam chłopaki mocno, jak tam w ogóle na tej gazowni? Dobrze. W porządku. Jest wszystko w porządku? Jak co, a co? Nie, bo tak dawno tam nie byłem, muszę przejść się zobaczyć. Ale podjechać zaraz. Pojedziemy transportem tam, no. Mówisz? Dobra, to na koniec co podjadę jednym transportem. Fent też nie bardzo chyba, co z tym grubrym? Nie, grubrym. Ogólnie ma za ciężko, nie? Za grubry jest. No. Alek. Bo ile z nim można jechać maksymalnie? 15. No właśnie, a 10 na godzinę to jest trochę mało, nie? No ale to i tak lepsze 10 niż 3 albo 5, jak ja jeździ. Znaczy, no ale tu jest równo teraz, nie? No. No takie 200 koni, pod niego to wydaje mi się, żeby było idealnie. No w sumie niedługo będzie trzeba się rozglądać za ciągiem. No tak. Już mamy upatrzony przecież. Rysa koni. Ma chyba 200. Jo? O. Ostatnio no, gadaliśmy, ale zapomniałem. No wiem. Pewnie mi nie było. Zawsze tak zapomniałem o tym. Ja mam 100 razy po mapie. Po mapie? Po mapie. Za dużo mapie na oglądanie. Po palcem możesz pojeździć. Karbów poszukać jak stary. Zależy jaka mama to mi. Się uśmiał. Mi się zależy, on się zaciągał i się chciał zaśmiać, więc. Ja coś powiedział, ale nie. Lecę, zajmę, tak? Żarty żartami, ale trochę kultury i szacunku. Tak, a nie a ja. Gnoje. No. Zachowuj ci się trochę. No. Choroby po matce będzie wymyślał. Tak. Co do gwiazda, później jazda, panowie. Byle jak, ale się zachowujcie. Co do gwiazda, potem jazda. O, jest pod impreza, ona ja ostatnio problem? Ale to też mnie zastanawia, po kim masz ten kaszel. To po papierosach. To dobrze, to dobrze jest z sobą. Ostatnio mam taki jeden problem, bo nie mogę się normalnie zaśmiać. No to zawsze kaszel. A sakra. Tylko zawsze jest takie, nie wiem, uruchamianie tarpana po 30 latach stania w czasie. Ja wiem, faktycznie w weekend. Będzie tarpan. Nie w weekend. Przecież wczoraj słyszałem. To. Jak odpalałeś? Tarpana? Morda, nie wiedziałem, że ty masz takie klasyki. Może chcesz jednak ode mnie kupić, Manu? Jeden tarpan. Tarpcząc, no to się. Tankowałem go. Tankowałeś? A ile tam weszło mu? Pół litra. Trochę pół litra? No. Ile pali? Ledwo wyjechał. A jedno, no to nie, to słabo, to a za dużo pali. Człowieku i całą paczkę robi. Ja słyszałem, że całą noc pali. A z klub papierosa. Całą noc pali. Przypomniało mi się to. Całą noc bo pali. Bo chciałem się zaśmiać i fajka mi z buzi wyleciała. Ale ja człowieku taką wyrzutnię, że jakby ktoś tam głęboko dostał. Jak fajerwerka. Ten dwa schodki wyżej stał, człowieku.
Ja pierdziu. Wziął ją i drugi raz się zaśmiał i wypadła. Już cała mokra była. Ona już była cała mokra. Żeby ona była non stop mokra. Mokra. No, to już jest szok. Ogólnie, Tanasku, jak powiedz mi ten, jak tam z twoim zestawem? Ja już wysiadłem do tlaga miałem, wiesz? Ale nie, czy on jest pełny, pusty, półpełny? Jeszcze chwilkę. 76%. To jak zrobisz pełnego, to daj mi jego zawiozę, tak? To dobra? Dobra, zawiozę go, no. Nie ma problemu. Bronka też musieli zawozić. Tak, wiem. Bo za dużo pali. Można to tak? O Boże. Mi się zdaje, że to by powinien się tryb eko powinien załączyć. Po prostu przelały mi, trzeba było mi odwieźć. Jak nic taki guziczek powinieneś mieć tryb eko. Nie tego paliwa, co trzeba, zatankowałem. Adblue powinieneś dolać sobie. Ojeju. Ale ładnie, bo to ogólnie podoba mi się ten elektryk do koszenia trawy. Bardzo zwinny, szybki, miły, przytulny. Dobra. Jak Mazda. Mazda na mrozie. Jak kiełbaska. Jak radio. Mogące. Jak cytrynówka 80 koni. O, widzę, że tam już jest koniec. Czy mogę już jechać? O Boże! Ale jak zarzuciło go! I stanął od razu, nie mógł podejść. On jeszcze jak w miarę jechał, to jeszcze jechał. Jak w górę tylko zawrócił, to już koniec. O, obciążnik go zapiłem. Może chcesz sobie jeszcze pozrygorować? Nie wiem, ja ogólnie ten... teraz na koniec chciałbym wywieźć i zobaczyć, jak tam kiszone. Może jeszcze chcesz sobie pogrubarować. Uciekaj stąd. Czekaj, już dojadę do końca. Odejdź. Żebym nie musiał biec przez pół. Nie, już pogrubarowałem. To dojadę to. Nie, no, nie odwalaj, bo nigdzie nie dojadę. Patrzymy, 180 jechał. Dobry. Już, dobry. Patrz, patera. Dobry. Tak, jedzie tam. Jak podniosło. I pa, dobra, i teraz. Oddaj to, bo nie i pa, i teraz mam laga, co nie? Fajne na pewno. Po co? Gdzie jedziesz? Po co się będzie? O kurna, ten! Hamulec mi nie zadziałał. Jak jeździ? Tak mi jeszcze zgasił, skurwysyn. O, chciałem też odpalić, żeby usłyszeć, jak chodzi. Zgasz go jeszcze raz. O Jezu. A tam chyba mijak jest zrobiony, bo jak co? Co? Nie wiem. Mijak tam jest? Tak pocięte, to tak zgrabiam, nie? Tak pocięte. Ej! Ale chodzi mi, tam jest niedokoszony chyba. A tutaj na tej serii na 6-metrową taką wersję Kvernlanda, którą mamy tylko 6-metrową. A widziałem to, no. Jakie a na wózku, nie. Na takim wózku fajnym. No ja widziałem to, ale już? Jezu, co? Trzeba cisnąć. Ja jestem za. Jak się bawić, to się bawić. A ja przed, no. Tego, że to nie będzie uprawowosiewne, no ale w sumie dobrze. Nie, no ale roboty. Tak uprawiamy sobie zawsze. No, no po to mamy te talerzówki, grubery i inne niedźwiedzie. Pierdoły, co nie? Niedźwiedzie, lisy, wilki, knury. Nie ma problemu. Bo tutaj hamulce dobrze działają. Dobra, chyba. Ja nie wiem, jakby żeście to tu zrobili, ale dobra. To? Nie, tu ktoś, kto to nie wiem, to kosił. Edek pewnie, a co? Nie, jest tak no. Szeroko, że tu zgrabiarka nie sięga ani jednego, ani drugiego. Ja nie pomogę. Ja nie wiem, co tu się zdarzyło. Myślałem, że Gian FM tu jest. O, blau punkta jest tego. Radio. A jak? A u mnie jest chińskie, niebieskie. Pewnie w akumulator tam siądzie. Ale sorry, no nie blau punkta tego. Ale nie ma Gian FM, to słabo. No, ze środka, nie? O Boże. A serio, ona daje radę do tyłu? Myślałem, że tylko rotacyjna potrafi. Co ty, tu wszystko potrafi. O, pa, jak teraz ładnie wjechane będzie. Co pa, nic trudnego. Pa. Dobra, jest, to na tej 460 rotacyjną jeździ? No jak? Czemu nie? Ja bym pojeździł. Akurat ta łąka by... Ja bym 40 tu pojeździł, aby ryła. 360 człowieku z rotacyjnymi tu, nie ma dookoła. Do farminga. Jest. I to jaka? Ja Adam. No, przecież jeżdżę najpiękniejszą 40 świata. Adam ma na serii tu tylko. Tak, tylko ja mam najlepszy 40. Nie ma 40, jak to nie ma? No. No jest 40. No. Masej był lepszy. Nie. No. Powiem szczerze, ja znam dużo z biegiem 40. Ja mam. Ja mam jedną najlepszą, a resztę zostawimy sobie poza odcinkami. Nie, no, ale ogólnie spoko. Tak, nie są ja podziękuję, ogólnie pasuje. Nie mówisz dobra, co? Pasuj. Co ty nic nie pijesz? Nic nie chciałem zgasz coś tam. Nic nie ten? Nic nie. No ten. Sylwester, nie? Co ty nic nie pijesz? Nic nie tańczysz. Nic nie wciągasz? Nic kompletnie? Tak. Sam z lustrem gadasz? Nie. Sam z lustrem gadasz. Ogień. O. Zapierdzielam w ogóle. Boże, ogólnie ten Mercedes ma bardzo fajnie takie przyspieszenie.
Naprawdę, z grubera pod górę ma rewelacyjne. Jo, ale na pusto tak wiesz, jak jest. Jako... No, on powinien tylko robić do transportu, bo transport to jest na pewno spoko. Mega transport, no, to fajnie. Mercedes znowu na scenie. Po prostu i tyle, i sam zaczep zostawić z tyłu. Jo, też jestem tego zdania. Nie? Tak. Nie. Dobra, podczepionym, ale hydrauliki nie ma, to nie będzie puszczał w ogóle. Ale tak, to tu na równym to czasami idzie dosyć. Pod górę nie wrócisz już chyba. Tym fyndym. Pod górę już nawet nie będę wracał, tylko jadę na dół. I no, trzymajcie się na razie, cześć. Nie no, w miarę robota idzie, nie? Ogólnie łączka dzisiaj całkiem spoko poszła. Ładnie, no, poszło to. Bo... Nie ma za co, panowie. No. Prawie tu nic nie było, a ta nas naprawdę opierdolił tu na kawał... Razie nisko. Kawał łąki. Ja też jak coś dużo roboty dzisiaj zrobiłem. Tak, dzisiaj ty bardzo ładnie w polu pracowałeś i bardzo jesteśmy z ciebie dumni, tak? Nie. No tak, nie, to nie ma problemu. Jedno dźbło zostało. Jak to lubisz, tak? Dźbło? A tam nie bierzesz mordeczkę na raz to? No nie wiem, bo raz jest tak, to są raz tak. Za dużo raz tak, proszę, raz nie. Tak. Ja na full kosiarki tak, biorę, tak. Ja brałem na ponad, dlatego. Na full zgrabiarka to nie bierze. Pa, 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 teraz... zbierze się dzisiaj, Edek? Pa. Mówi, że nie wraca, wraca pan. Dzień dobry. Nie, bo chciałem naprawdę sprawdzić... Wraca się na... Za 40 minut na górze jak coś. No właśnie słyszę cię w oddali, co nie? Na Nevadę chodzi. Ja pierdzielę, to 8 na godzinę to jedzie, co nie? No tak. No to już go tak do... pochwaliłem do transportu, co nie? I zawsze musi coś odjebać. Ach! Ach! Zawsze coś idzie. Wiesz, ja już się Bolek przygotowuję na po sąsiedzku, żeby, ty, wiesz, posiewach straszyć szpaki, co nie? O, to właśnie. A właśnie, po sąsiedzku. Jak moja gospodarka. Służba, jak jedna służba wpadnie, to się będziesz tak cieszył. No i najważniejsze jest to, że teraz nie wpadła służba, jak nielegalnie obcinałem drzewo, więc potem to już możesz mnie cmoknąć i powiem gdzie. Właśnie, nielegalną służbę. Właśnie zgłoszenie zostało wysłane już. Zgłoszenie to po fakcie to możesz mi zgłosić, wiesz co. Ja mam na filmie. Zwolnionego Mercedesa. Pieńki będą tam jeszcze takie świeże. Jak se wykopiesz, to sobie po korzeniach dojdziesz. Więc tam szerokości. Szpadel, dłoń i ogień. O, ja ta policja przyjedzie. Ja już to widzę, jak policja przyjeżdża. No. A to kurwa, na nielegalne wycinanie drzew było? Nie było. Karka została złożona. Gdzie, nie, a gdzie jest kurwa sygnatka? Ja nie pamiętam. Matka jest w domu. Matka jest w domu. Córka? Nie ma. Czy miał młody Semix przyjeżdża i jest szuka domu? A nie, jest matka? A to dobra. I policja za nim, bo to pedofil. No. Jest moc. To życie na tej Polsce. No ciężkie, dobra. Ciężkie życie. Jak nie ma policji, jest spokój. Można robić wszystko na nielegalu. I to bardzo się z tego cieszymy. Jak jest policja, jest niepokój. Jest 100%. Bo muszę na każdym odcinku jeździć tam policją, nie? Nie. Nie, bo za dużo byśmy stracili wtedy na mandaty, a tego byśmy nie chcieli, ale liczę, że w tym odcinku zostawicie dużo łapek w górę pięknie pod filmem i zapraszam serdecznie do tego policjanta pana, co tam gada w tle bardzo mocno. My wam serdecznie dziękujemy. Do następnego. Na razie. Pa, pa. Cześć.